Derby Ozorkowa, Kotan Ozorków kontra Bzura Ozorków. To jest drugie derby, bo jak pamiętamy, nasze grupy, nasze zespoły grają teraz w jednej grupie, tak? Także no, było ostre spotkanie. Myślę, że lepsze niż w tamtej rundzie. Myślę, że pierwsze minuty były wyrównane. Z minuty na minutę nasza przewaga rosła. No, ta zdobyta bramka w pierwszej połowie na pewno troszeczkę dała nam spokoju w szatni. Powiedzieliśmy sobie parę słów. W drugiej połowie piękną bramkę zdobył Michał Przybysz, powracający po bagatela 3,5-letniej przerwie z piłką. Jeden do tyłu, w tamtej rundzie 3-2 do tyłu. Myślę, że poziom piłkarski był dużo wyższy i nasza drużyna również dobrze zagrała. Ta tabela jest bardzo, bardzo dla nas, no, widać przedostatnie miejsce. Kotan jest na trzeciej pozycji, czyli tu nawet te zajmowane pozycje świadczą o klasie przeciwnika, także widać to w tabeli. Wydaje mi się, że mecz był wyrównany, ale mimo wszystko jakby przewaga była im więcej minut, tym przewaga po naszej stronie, tak? Aktualna sytuacja w tabeli, powiem szczerze, byliśmy trzecie miejsce po tej rundzie jesiennej. Teraz nie wiem, jak wynik Pogoni Rogów, bo to oni bodajże są na drugim miejscu. No, skoczyła nam troszeczkę Łęczyca, ale nie wiadomo, co tam się u nich wydarzyło. Paru graczy odeszło, być może uda się w tym roku awansować, może jakieś baraże nam związek tu zorganizuje. Oni lubią takie niespodzianki robić, wymieniać troszeczkę drużyny w okręgówce. Być może się uda. Nie stawiamy się w każdym bądź razie, jeżeli by się udało. Dużo pracy wkładamy w to, żeby było jak najlepiej i żeby ludzie tutaj przychodzący w taką dzisiaj dość zmienną aurę mieli co obejrzeć, no, w takim małym mieście, jakim jest Ozorków. Jeszcze raz.